No i pora na ostatni już dzisiaj ćwierćfinał turnieju Africa TV Champions Cup. W dolnym lewym rogu oczywiście Bany z drużyny NV. Oto właśnie on. Znakomity koreański teran. No i w drugim narożniku oczywiście w kolorze czerwonym Dragon Phoenix Gaming Dark. Jeden z na pewno najlepszych zergów, jaki też właśnie jacy grali w StarCrafta 2. Mistrz świata 2019 roku. Zanim, tak jak wspominałem, był taki fotel chyba do masażu, ale fotel zniknął, co może sugerować, że Dark się już w nim nie relaksuje co chwilę. Już ma dość masażów. No. Może. Mu się znudziły. No, jeżeli tutaj mielibyśmy oczywiście wskazywać faworyta, raczej jest to Dark. Spodziewałbym się raczej jego zwycięstwa. Ale w sumie ciężko wróżyć coś po fazie grupowej, bo w fazie grupowej Dark naprawdę przebiegł przez przeciwników. Pokonał bardzo szybko Showtime'a, pokonał potem bardzo szybko Biana. Ekspresowo, bardzo szybkie starcia, bardzo skuteczne taktyki Darka. Ciekawe, czy to takie było właśnie ryzyko, a może jednak bardzo, bardzo duża kalkulacja też, że no małe szanse mieli zawodnicy na obronienie tych taktyk. Dark się albo dobrze przygotował, albo bardzo dobrze dostosował do tego, co tam zobaczył chwilę wcześniej, dosłownie. Witamy wszystkich, tutaj widzę właśnie jeszcze na Afryce, na Twitchacie, na Discordzie. No, Bany akurat mi się, szczerze mówiąc, z żadnym bardzo konkretnym stylem nie kojarzy w tej chwili, bo kiedyś wiem, że potrafił bardzo daleko dochodzić w GSL-u. Ale jeżeli myślę o Darku, no to zawsze Mistrz Świata. Jeżeli myślę o Banym, no to niezłe występy w GSL i w zasadzie to chyba tyle. Nie miał nigdy takiego jednego bardzo chyba przełomowego zwycięstwa Bany, przynajmniej tutaj też jak patrzę na jego historię, to nic takiego nie występuje. No mimo wszystko wygranie turnieju StarCraftowego jest bardzo ciężkie, no ale z drugiej strony też no warto wspomnieć, że doszedł na przykład do właśnie półfinału GSL-a. Z tego co widzę dwa razy, ale poległ raz na Hero, a innym razem na Trapa, czyli na Protossów. No też na przykład na Dreamhack Masters Fall rok temu, na finałach sezonu też doszedł do półfinału, ale tam był Seral. No czyli jest to bardzo dobry zawodnik, tylko są też troszeczkę lepsi. No widzę, że w ligach drużynowych też Bany był całkiem udany. Miał te udane sezony, jak to się mówi. A, i kiedyś jeszcze był trzeci na Homestory Cupie. Na 18 Homestory Cupie widzę, że przegrał z Innovation. No, trzecie miejsce całkiem. Także wiemy, że Bany potrafi wiele. Tylko gorzej jest z takim jeszcze zamknięciem, dociśnięciem turnieju. W miarę szybko trzecia baza, ale postawiona tak, jakby Bany to chciał ukryć przed Overlordem. O co, teran to obyczaj, ale zazwyczaj teranie stawiali ten trzeci orbital, także wlatujący Overlord prawie natychmiast go widział. A tutaj jaka walka, jaka szarpanka o kryptomory. No całkiem szybko stawia trzecią bazę, bo niektórzy teranie to w ogóle jakoś z 20, niektórzy nawet minutę później, 20 sekund później, minutę później. Bany tak całkiem szybko do tego przechodzi. Widać, skupia się na tym, co jest nie do ruszenia, no bo Dark nie może nic zrobić z tym, że teraz teran zajmuje trzecią bazę.
Akurat gdyby to był Protoss, to już bym widział Zerglingi, Bane i różne ataki. A na razie tego nie ma, także... ale sporo Helionów nawet. Ej, to jest 10 Helionów, kurczę, no to duża liczba. Do tego dwie Banshee z niewidzialnością. No i teraz chodzi o to zapewne, żeby trochę wypchnąć Banshee, a nie, on chce... Znaczy wypchnąć Królowę, chciałem powiedzieć, ale jednak nie, bo on chce te Królowe po prostu tutaj zredukować. Tylko czy to jest aby na pewno możliwe? No już teraz kilka Helionów stracił many. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy mu się to opłaca. No cóż, po prostu Dark zmorfował Overseera i to jest tyle, jeżeli chodzi o presję rana. Ale to była po prostu wymiana za Królowe, czyli chyba nic, na co bardzo liczył Bany. Ej, ale tutaj kolejną dogoni. W sumie to nawet całkiem spoko. I biomasę tutaj też leciutko przytrzymał. Nie, dobra, dobra, dobra. Jako tako, cztery Królowe, chociaż... za cztery Heliony to w sumie dobra wymiana, tylko... Zazwyczaj tarani po prostu celują bardziej w atakowanie ekonomii. Bany dostawia oczywiście kolejną fabrykę, kolejne raksy. No dzisiaj zupełnie, znaczy póki co, zupełnie inaczej gra Dark. Trzeba wygrać trzy gry, no to przynajmniej jedna będzie pewnie taka nieco dłuższa. Jak widzimy, skałki są atakowane. No widzę, że jest rozmowa o tych... o Homster Cupie. I o tych kwalifikacjach i o opłatach. Kiedyś to było. Tak, tak, widziałem te niby dramy, ale to nie wiem, czy to taka drama do końca, tylko po prostu źle to trochę zorganizowali. Powinni najpierw zrobić kwalifikacje, a potem chyba zaproszenia. I by było chyba wszystko okej, okay, a oni chyba najpierw zaprosili, a potem myślą, żeby zrobić kwalifikacje. Z tym, że za zaproszenia to nie płacą, za przelot i hotel, a za jak się ktoś zakwalifikuje, to chyba to opłacają. No bo faktycznie, jak teraz był Homestore Cup i chyba była... W przypadku wielu osób właśnie ten zwrot kosztów różnych rozmaitych, czy te przeloty, te hotele, no to nie są tanie rzeczy, aż się dziwię. Bo to na te rzeczy poszło bardzo dużo kasy na pewno. Kurczę, jaka presja Banego, nawet zaczynam wierzyć, że może jednak nie będzie to takie jednostronne starcie z korzyścią dla Darka. Dark już w połowie ma Hive'a. Ale też spora kontra koreańskiego Zerga. Tutaj akurat Teran ma chyba trochę jednostek, zgadza się. Dark natychmiast reaguje, bo widzi, a że trochę tego tutaj dużo jest. O kurczę, bany. Bohaterka zniszczona, to się świetnie sprawdziło, udało się. Źle to zorganizowali, teraz anulują zaproszenia i po kwalifikacjach będą zapraszać. Nie przemyśleli tego chyba, tam. Nie było konsultacji u Kashima i tak to się kończy właśnie. Robienie turnieju bez Kashima. Dobra, działamy. Pany oczywiście ładnego pusha wystosował, godzina trzecia już zatrzymana. No dobra, trzeba to oddać Banemu, że faktycznie zagraża i to sensownie. Jeszcze te 2-2 będzie dużo szybciej niż ulepszenia Darka. O, mina. To była dobra mina. Kolejna nieco słabsza, na pewno dużo słabsza. Bany wycofuje sporo część jednostek ze swojego ataku do bazy, no bo jak teraz mu na produkcję wejdzie Zerg, to może za dużo stracić. Nawet szkoda tych supply depotów. Jeszcze kilka SCV też zostanie wyciągniętych. No ciekawe, czy to była dobra presja dla Darka, bo niby dużo zniszczył.
Ale teraz sporo go to kosztowało i teraz jak Bany znowu wyjdzie na atak, no to... Ej, czy Bany w ogóle zostawił jakieś te mariny przy tych tankach? Bo często jest tak, że wszystkim się cofa Terran, tylko nie siege tankami i potem traci te siege tanki. Jak widzimy, chmury oślepiające, chmury zatruwające, ale Bany wcale nie zamierza oddawać tej pozycji. Jestem w lekkim szoku, bo dość podstawowe, bym powiedział, zagranie robi Bany. Bardzo mocne, świetne wykonanie i w ogóle, ale... Zazwyczaj takie rzeczy chyba Dark broni dobrze, zwłaszcza, że Hive'a nie ma spóźnionego, Vipery już właśnie oślepiają. No działa to, tylko... Trochę słabiej niż miało działać, coś czuję. No i haczerkę stracił. No naprawdę słabo dla Darka to wygląda. Też widziałem przed chwilą taką mikroekspresję, że nie jest zadowolony. O panie. 12 dron jeszcze stracił od dropa z min. No dobra, dobra forma, panie Bany. Może to będzie turniej samych Terran. Jeżeli Bany wygra, będzie 4 Terran w półfinale. Już mamy 3. To by było trochę zaskakujące. Jak widzimy, dalej biegnie Bany. Pod górkę troszkę, ale biegnie. O, doskonale. O kurczę, tutaj jeszcze te miny jak odpaliły. Nie no, nie da rady z tego wybrnąć. Proszę, nie czwarty Terran. No może tak trochę być, chociaż teraz Bany odrobiny potracił jednostek, no i co najważniejsze, Dark jeszcze jest nadzieja, bo ma lurkery. Cały czas jest możliwość. Tutaj miny pozakopywane w różnych miejscach. Na pewno Dark nie może wychodzić na mapę. Przydałoby się, żeby zajął teraz jeszcze 5. bazę, ale Bany go z każdej strony będzie tutaj elegancko, podejrzewam, że zatrzymywać. Kolejny drop się zbliża. 3 miny. O, jedna i druga na pewno odpali. Trzecią w miarę zniszczył. O, nie tak dużo jest, nie tak dużo probek, znaczy dronek padło. Ghosty grane przez Banego. No musi respektować lurkery mimo wszystko. Nie jest tak, że o, dobra, tam jakieś lurkery, ale tylko 4 bazy ma, to nie robimy ghostów. Trzeba. Trochę podleciał, ale i odleciał, czyli tutaj za bardzo, no, pod spory, pod królowe nie zamierza wlatywać Bany. No i jeszcze jedna mała akcja Darka, Overseer sobie wlatuje. Spokój, cisza, lurkery się morfują, na 4 bazach grzecznie siedzi Dark. Jedna z niewielu szans na, powiedzmy, że łatwo wygranie, łatwe zwycięstwo Darka to oczywiście Nidus z lurkerami. Jeżeli uda się tego Nidusa zapuścić, no to zwycięży. Ej, Bany chyba wie, że coś takiego może mieć miejsce, bo jeden z siege tanków się wycofuje właśnie, no chyba już podejrzewa. Darka o takiego Nidusa. Nawet tutaj liberatory przepędzają Overseera. No nie no, sam fakt, że się Overseer nagle pojawił, zaparkował, no to już jest taki krzykacz lekki, że uważaj na Nidusa. Tak. No Dark chyba wie, że na razie nie ma co próbować, więc lepiej skupić się na zajęciu 5. bazy, bo teraz się bardzo, bardzo spodziewa takiego zagrania. W ogóle Nuki będzie Bany zrzucać, jakbym Spirita widział.
Pięknie. Wyciągnięcie liberatorów. Podoba mi się, że tutaj właśnie leci nóg. No zmusza lurkery do przestawienia. To jest nawet całkiem fajny pomysł. No i teraz wiadomo, można atakować haczerkę. Ale Dark jaki się stał teraz aktywny, uznał, że dobra, tam nie mogę nic zrobić, to pójdę w inne miejsce. No i kto wie, może się tutaj elegancko zakopie i zada dużo obrażenia. Teraz dobre salwy w tego ghosta, nie ma żadnych snajpów. Oj, teraz snajpy są od innych ghostów. Mocne rozstawienie liberatorów, takie idealnie w sumie na lurkery, ale też zachowawczo. Hydry nie mają szans, lurkery znikają. O panie, nie ma detekcji. Okej, okay, nie no. No dobra, szanuję, że spróbował Dark, albo już tak do tyłu po tych puszach różnych, że nic się nie dało zrobić. A Bany zadowolony. Bardzo dobrze, kurczę, zagrał. Typowy był to scenariusz. Najpierw bardzo chwalę Darka i potem on przegrywa. No i klasa. Ale no, kilka razy tutaj po prostu był spóźniony w obronie i potracił haczerki. A kolejna mapa to tym razem już dużo inna dynamika. Mapa Waterfall jednak jest bardzo krótka. Oczywiście Bany w dolnym lewym rogu, Dark w górnym prawym. Dwaj znakomici Koreańczycy. Ciekawe, czy Dark powróci do takiego raczej szybkiego grania, bo do tego nas tak trochę przyzwyczaił w fazie grupowej, ale to trwało tak szybko, że też w sumie ciężko mówić o przyzwyczajeniu. No ale szybko, dynamicznie i bez skrupułów się zachowywał Dark. Właśnie chyba to było na tej mapie albo na Inside and Out. Pamiętam, że Dark zrobił takiego pusha bardzo szybkiego. No ale Bian akurat wtedy robił budynki w naturalu, w barykadzie. No, już w drugiej bazie, więc taki roach push bardzo wczesny jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Tutaj raczej na Banego tego nie może zrobić Dark. I raczej to wie. Dobra, Orbital, Reaper. No i tutaj zaraz będzie w naturalu budowany Command Center. Nawet żadnego zwiadu nie chce robić Bany, tak jakby się nie bał, że Dark na niego zagra takiego roach pusha, jak to było w fazie grupowej. Może nie oglądał tych gier. Czasami lepiej nie wiedzieć. Nie no, co do Homestory Cupa, to myślę, że raczej się jednak odbędzie. Bez przesady. To już tutaj są plany, żeby tam pojechać, żeby się też trochę pobawić. No i przede wszystkim kastować, tak? 10-12 godzin dziennie StarCrafta. Przede wszystkim. Kulturalnie. Nie, ale faktycznie to jest słuszna uwaga, że teraz jak będzie Dreamhack Atlanta za jakieś 2 tygodnie, to potem bardzo szybko grudzień i Homestory Cup. To jest fakt. O, ja tak mówiłem o wczesnych roachach. Wątpiłem, że zagraje Dark, a tu nagle Roach Warren. Nora Karakanów. Lecimy. Kurczę, Dark jednak od razu wraca do tego, co działało. Ale to jest bardzo ryzykowne. Chociaż też interesuje mnie, czy to na przykład został lekko sprowokowany tym, że są dwa Reapery i na przykład jest późniejsza fabryka, tym samym późniejszy Starport troszeczkę. No ciekawe. Widzę, że ma miejsce Roshada, czyli już pewnie podwójne heliony są grane, dokładnie. No to lecimy, Roach'e, Heliony i powolutku Dark będzie atakować, chociaż zobaczymy jak bardzo powolutku, no bo teraz w ogóle chciałby wyjść na mapę, zacznijmy od tego. O, nie pokazało, z tego co widzę to raczej nie widać było tego Roach'a, chociaż jakiś bunkier by nam to potwierdził albo zaprzeczył. No teraz już na pewno widać Roach'e.
Bany szybko. No w sumie może i nawet ta Banshee wystarczy. To jest tylko presja, to nie ma wygrać gry, ale no dobrze jakby zbudowało na tyle dużą przewagę, że potem już to w zasadzie byłaby formalność. Czas pokaże. Tutaj takie dwa taktyczne granaty, jeszcze mógłby użyć bany, żeby trochę rozrzucić Roach'e. O i fajna ewakuacja, od razu wszystko na górę. Co on się będzie kopał z koniem, jak Banshee może z powietrza. Doskonale. Roach'e padają, jeden za drugim. No i elegancko wyczyścił. No wydaje mi się, że bardzo dobra obrona Banego za dwie CV. Oczywiście zatrzymane wydobycie w drugiej bazie, też trzeba by wyliczyć te straty. Ale raczej doskonała reakcja. Tark teraz ma, no moim zdaniem, trochę wątpliwą technologię, jaką są Roach'e. Chociaż przynajmniej 50 dronek jakoś dorobił. W sumie ekonomicznie Dark naprawdę spoko. O wow, jaki odwet od razu. Ej, halo, jak bany popędził, jak świstak na szpilkach i od razu w drony lecimy. Oj, tutaj sporo tych dron jeszcze można wyklikać. Roach'e bronią, ale 12 dronek zostało zniszczonych i te Cloak Banshee. A, myślałem, że jeszcze jedno dronę tutaj wyciągnie. Jeszcze kilka z nich w trzeciej bazie można by wyłapać. Bany się musi skupić na tym. A nie, dobra, bo drony zostały odsunięte. Mega dobra akcja Banego. W końcu Overseer jest morfowany, ale to też tak, że Bany może spokojnie wykalkulować, ile jeszcze salw mu na tych Banshee zostało. Drony nie mogą rotować między bazami. Zamieszanie, chaos. I źle ustawiona wieżyczka troszeczkę. Dobra, Overseer już się pewnie zmorfował, więc lepiej, żeby Banshee uciekały. Świetny, bardzo, bardzo dobry odwet Banego i teraz to już na pewno teren ma przewagę. Tak, to jest tak zwana klasa. No, trzeba będzie coś z tymi roczami teraz wykombinować na miejscu Darka, tylko prawdę mówiąc, zupełnie nie mam pojęcia co. On teraz na 53 dronach robi dużo roczy. Co ciekawe, Dark właśnie na takiej niepełnej trzybazowej ekonomii zrobiła 6 ekstraktorów, czyli chyba chce Roach Ravager, może jakieś ulepszenie też, bo robi Evo Chamber. Ciężka, bardzo ciężka ta perspektywa. Z energii Banshee, ale dalej są bardzo niebezpieczne dla dronek. Ciekawie tutaj wieżyczkę postawił Dark. Tak trochę nie w 5, nie w 10, ale w sumie może to dobre. No i teraz jedna trochę dyskusyjna może decyzja Banego, czyli już teraz wyjazd, kiedy jeszcze nie ma takiej masy krytycznej, no ale w sumie ma ulepszenie plus 1 do ataku. No bardzo dużo daje, gdy Zerg nie ma żadnego swojego ulepszenia. Mariny są teraz dużo bardziej nieprzyjemne dla Roach'y. Dużo mocniej atakują. Siege tanki już będą rozstawione w momencie batalii. Dobrze to wygląda dla Banego. Nic, tylko walczyć. Ale dzisiaj dobry ten teran. Zobaczymy, czy będzie to znowu właśnie terranowanie na ekranie. Trzy korosywy poleciały w siege tanka, ale też z pewnym opóźnieniem to wszystko. Drugi siege tank zniszczony. Brawo, ale jakim kosztem? Kosztem prawie... Aha, kosztem całym, kosztem całkowitym, GG. Aż się za głopę, za głowę złapał Dark. A bany, nawet uśmiech. Uśmiech Terrana. Wynagrodzi wszystko. No i wystartowali, ciekawe czy to będzie 3 do 0 dla Banego. Aż się nie mogę napatrzeć na taki dziwny scenariusz. Ostatni wynik, jakiego się spodziewałem, to 2 do 0 dla Banego. Ale jeszcze... mniej prawdopodobne wydaje się jakieś 3-0. Mapa Tropical Sacrifice sporawa, dobra do ataków z różnych miejsc, do kontrataków, które ewidentnie lubi ostatnimi czasy Dark.
Ale potem mogą nadejść gorsze mapy. Ale potem to już może nie będzie mieć takiego rozpędu dobrego Bany. Bany się zastanawia chyba nad czymś. Może chwilę tak się drapał po brodzie. Czy już szczypał po twarzy nawet. Tyle zagrywek, tyle możliwości ma Teran. Może aż się zastanawia. Dark na wszelki wypadek. Na tym świecie pełnym złości nigdy dość jest przezorności, chyba uznał. Poszukuje Proxyraxów. Nie ma. Bo póki co w okolicy nie ma tych Proxyraxów. Dobra. Tutaj ich nie ma, na środku mapy. No w sumie mogłyby jeszcze być na środku mapy, albo tak jakby no, na godzinie 12 trochę, chociaż tam już by były bardzo daleko. A Bany potrafi też proxy zrobić jak najbardziej. Ale takim ryzykantem nie jest i podoba mi się, że w sumie nie próbuje. Może przy wyniku 2-1 ewentualnie Proxyraxy, albo na ostatniej mapie. Na potencjalnie piątej. Na razie niech chyba robi to, co działa zaskakująco dobrze. Najbardziej mi jednak Bany zaimponował na tej pierwszej mapie, bo Dark miał naprawdę szybko masę dobrych rzeczy. I Vipery, i ulepszenia, wszystko było, a tu zateranowane. Tutaj mamy Pandę z kikiem. Znaczy nie wiem w sumie, czy tak wygląda Panda, ale... Czy jakoś inaczej może te skrzaty tutaj nazywały. Troszeczkę zerglingów od Darka, ale nie więcej niż 6. To jest oczywiście jako kontra na Reapera. Okej. Przegonił królową. W ogóle bardzo ciekawe miejsce, gdzie tę trzecią bazę buduje Dark, bo prawie każdy zerk chyba by tam zagrał na godzinie trzeciej, Dark inaczej. A może, nie no, bez sensu chyba byłoby granie czwartej bazy na godzinie 12 z perspektywy Darka, bo tutaj topografia terenu by mu nie służyła. Też mnie ciekawi, czy Bany ustawi swoją trzecią bazę na godzinie 9, dlatego że Dark zagrał tutaj no tę trzecią bazę, gdzie zagrał. Tak, żeby trochę właśnie może korzystniej pod kątem ataków w przeciwnika. Chyba, że może jeszcze Bany poczeka, gdzie Dark zajmie czwartą bazę i wtedy swoją tak właśnie dostosuje, żeby jak najbliżej mieć do przeciwnika. Bo Teranie z reguły chcą skracać dystans. Tak, podwójny Reaper to też w ogóle jest taka rzecz faktycznie trochę inna. Pamiętam jak bardzo dawno temu Wings of Liberty i Heart of the Swarm, nie wiem czy na początku Legacy of the Void też tego nie było, że grało się takie podwójne Reapery i do tego Heliony. W sumie wtedy no podwójne Reapery były takie, no okej, no podwójne Reapery, każdy robi podwójne Reapery, a potem to oczywiście zaniknęło. Uznano, że lepiej jest mieć szybciej inne rzeczy, a teraz znowu te podwójne Reapery. One chyba też kiedyś robiły więcej obrażeń, wydaje mi się, ale pewności nie mam. Na pewno miały takie granaty na budynki bardzo dobre i można było szybko spinecrawlery na przykład rozbijać. Może chodzi o te możliwości regeneracji Reapera, bo teraz na przykład jak królowe trochę obiją tego Reapera, to się zaraz zregeneruje i znowu może zaatakować tak cały czas. A to jest akurat genialne dla Darka. To może być początek jego wielkiego powrotu. Albo wielkiej porażki jednak. Nie no, wraca. Wraca zerg. O, naprawdę? Te zerglingi uciekną? Jezu, no dobra, to była super akcja dla Darka. Zatrzymał wydobycie, dwie CV zniszczone. Trochę dziwne, że nie zatrzymał budowy trzeciej bazy. Tak niby zrobił atak, ale się na nim za bardzo nie skupił.
jeszcze jedno podejście Banego, ale jeszcze jedna próba kontry Darka, z tym, że tam tym razem jest pełna barykada. Banshee rozpracowane. Za momencik Dark czy Bany będą oczywiście już robić tę trzecią, czwartą bazę. Dark czwartą, Bany trzecią saturuje. O, to jest dobre. Królowa miała całkiem sporo energii, teraz jej nie ma, więc to też trochę osłabi może przyszłą obronę Darka. I Banshee widzę na górze mapy, znowu chyba chcą... A nie, one zatrzymują rozlew biomasy po prostu dalszy, też spoko zagrywka. W ogóle Bany jakoś wolno się rozwija, mimo wszystko. Czy to jest taka trzecia baza, ale jednak tak naprawdę dwubazówka? Niby trzy bazy, ale inwestujemy w atak. To tak może być, są też takie zagrania, bo szczerze mówiąc Bany ma bardzo małe CV. Trochę to może być też skutek tych wcześniejszych ataków. Na pewno Bany za chwilę zaatakuje, znaczy powinien. Jest potencjał. Dark z kolei zobaczmy, jak bardzo ostro zadronował. No tylko atakować teraz powinien Bany, chociaż on boi się kontrataków, bo go nastraszył nimi już wcześniej Dark. A Dark sprytnie z tych kontrataków, teraz już przeszedł tylko w taką bardzo mocną ekonomię. No i zaraz ta ekonomia będzie dawać bardzo dużo jednostek Darkowi. Infestation Pit też się kończy dla Zerga, czyli Hive będzie w miarę prędki. Musi użyć swojej możliwie jak najlepszej taktyki Dark. Kilka Overlordów za pół darmo, to już trochę uwiera. Oj, a tutaj nie, będzie uwierać nic, bo Siege Tank był perfekcyjnie ustawiony. Gdyby Bane rozdzielił Dark w tym podejściu, to prawdopodobnie by jednak kilka SCV się przekręciło. Ale czasami się opłaca rozdzielać, a czasami się nie opłaca. Czasami się jeszcze w ogóle Zerg zagapi. Także troszkę nie wyszło Darkowi. No, Bany dostawia jeszcze 3 raksy. Taka 3 bazówka za 8 raksów może będzie. Chociaż Bany w sumie przecież na mapie numer 1 tak dobrze zagrał ekonomicznie dłuższą grę. Świetnie. O, komu to przeszkadza? Można tak dalej. Darki i dwie makrohaczerki. Pięknie. No i za to szanuję takiego Zerga. Bo nadwyżek raczej tutaj mieć nie będzie, za to będzie mieć dużo larw na zerglingi. Dark czy Rogue zawsze lubili takie właśnie dodatkowe makrohacze sobie budować. Nie, chyba nie zamierza tutaj walczyć. Na razie spokój. Na razie się rozwalił Bany jak żaba na liściu na środku mapy i za chwilę chyba zamierza atakować, ale z rezerwą, tak powolutku, dostojnie podchodzi do przeciwnika. No najpierw chciałby, żeby biomasa zniknęła. I na pewno też nie chce wejść wszystkimi jednostkami od razu na biomasę, więc tak tylko skromna grupka marinów, czyścimy i zachęcamy Zerga do podejścia. I wtedy to bardziej Zerg atakuje w Terrana, a nie Terran w Zerga. I może niby cały push na minimapie wygląda, jakby to Terran się zbliżał. Ale Terranem właśnie te Siege Tanki trzeba przecież przed bitwą najlepiej rozłożyć. Dlatego lepiej prowokować przeciwnika. Skałki teraz chce zniszczyć jeszcze Dark, póki ma czas.
na prostej rampy prawdopodobnie dużo jednostek będzie musiało zejść. Biomasa zniknęła, kontratak Darka na minimapie widzimy, że jakiś będzie. Tutaj już właśnie wchodzi, ale przygotowany Dark, przygotowany bany jest. Dark atakuje w tę wielką, ogromną fortyfikację. Na dole jest tyle marinów, że to chyba nie ma w ogóle szansy. W ogóle piękny też moment dla walki, dla banego, bo z przewagą w ulepszeniach. No nic, tylko teraz docisnąć do końca. Może te bany rozbijające się na siege tanku. Co to było? Tutaj ile marinów chyba zostało zniszczonych. I to wszystko wyparowała. Tutaj była gigantyczna banda jednostek banego. No, pomylił się bany. Teraz zaczyna dodawać też marudery do kompozycji. Ale gdyby miał bardziej rozdzielone wojsko, gdyby go tak Dark nie zaskoczył, to wyglądałoby to zupełnie inaczej. Same Zerglingi i same Bane'y ma Dark. No, trochę królowych powiedzmy. Ale jest też powolne przejście w Ultraliski, Vipery i tak dalej, i tak dalej. No w końcu coś chyba Darkowi poszło po jego myśli. Też w ogóle ciekawe jest, że Dark w tej rozgrywce gra cały czas na około 80, tam 79 około dronach. Teraz dobił do 80 chyba po raz pierwszy. Taka nie za duża ekonomia, ale dzięki temu ma dużo więcej jednostek walczących. No jest siła. Ultraliski Darka ze skinem ze StarCrafta 1. Są dziki. Kilka kolejnych królowych złapanych, niby nic dużego, ale no dobrze by je zawsze było mieć. Dark już na pełnym limicie, ale nie z finalnymi ulepszeniami. Ciekawe też jest to, że Dark wolał najpierw zrobić szybkość do ultralisków, a dopiero potem do nich dodatkowy pancerz. No i może właśnie dlatego teraz już atakuje. Masa lingów, masa ultralisków, dziki wchodzą, ale też zbiega z mapy bany. Czy bany ma wystarczająco dużo, bo w sumie to proporcje takie trochę nieciekawe. Tutaj na pewno spora część ekonomii zostanie rozjechana. Dark wystarczyło, że wyszedł na mapę raz. I już jest bardzo, bardzo dobrze. Tak jest, GG, no w końcu mapa dla Darka, pięknie. I teraz się zacznie ciekawa kalkulacja banego. Czy ryzykujemy? Może proxeraxy, może jakieś mariny, nie mariny? Czy inaczej? Kurczę, ultraliski zagrane i wygrały grę. Też rzadki widok. No to lecimy w górnym prawym rogu. Dark w dolnym lewym bany. Dark zaczyna od spawning pula. Uśmiecham się, bo tak sądzę, że może to dlatego, że obawiał się proxeraxów. Dobra, doskonale. Ekspandzik Darka też powstanie. No widzieliśmy to otwarcie właśnie chociażby wczoraj od Darka na Biana. No i wiązało się to oczywiście z szybkim roach pushem, który na tej mapie, no, teoretycznie powinien być najlepszy, bo tutaj jest najkrótszy dystans między bazami. Porównywalny też jest pewnie na mapie Waterfall, ale tutaj chyba ciut szybciej, parę sekund. Czy tam jakieś niewielkie rzeczy. No i właśnie, jak tutaj wspomniałem, tak teraz robi Dark, czyli mamy faktycznie Roach Warren, ale Bany, który wcześniej chyba był ze zwiadem odrobinę na bakier, teraz ten zwiad wykonuje. Dark się trochę podrapał. Pewnie się zastanawia, czy powinien robić te Roach Warren i tego Roach Pusha, czy nie, ale on ma już tyle gier, taką bazę doświadczeń za sobą. Dobra, Reaper jeszcze oczywiście lata, śmiga, szuka, patrzy.
No jest, Siwi została anulowana. Trochę dziwny scenariusz, bo Bany przecież widział, co się dzieje. No powinien wiedzieć, że mogą to być zerglingi, bo w tym otwarciu mogą to być zerglingi. A jakiś taki jednak ze stratą. Jakiś taki może właśnie Bany wytrącony z równowagi. Tak to jest, jak się nagle przegra mapę, a szło tak dobrze 2-0, potem przegrywasz mapę i masz takie, no... Tak zwana pewna niepewność się pojawia. Roach push z Ravagerem, ale za tym wszystkim Dark oczywiście robi drony. A, jeszcze drugiego Ravagera chce. No tu się wiadomo, że raczej za dużo nie stanie Banemu. Ale trzeba coś wycisnąć z tego ataku też. To nie jest tak, że Bad Dark sobie podejdzie, odejdzie i o, zrobiłem już presję, już fajnie, bo zmusiłem Orbitala do podniesienia. Otóż nie, trzeba zawsze wycisnąć najwięcej jak tylko się da. Jeżeli Terran źle ma ustawioną STV-kę, trzeba ją wyciągnąć. Jeżeli Supply Depot jest, no to wiadomo, że Ravagery z Roachami mogą go tutaj właśnie też zniszczyć. Niekoniecznie oba Supply Depoty się da, ale jednego jak najbardziej praktycznie chyba zawsze. Dobra, trzecia baza Banego. Tak myślimy sobie tutaj, patrzymy na to. Kolejne Ravagery. Trochę zerglingów. Widziałem już to, jak robił to Dark. To było na mapie Stargazers na Biana. A teraz to samo robi na Inside and Out Dark. Pamiętam, że to był taki właśnie wczesny push. Potem, znaczy ten push tak chyba tak bardzo dużo nie zrobił. Potem był kolejny push, który już zrobił bardzo dużo. I potem jeszcze chyba trzeci, taki zmasowany jeszcze z Nydusem. A Biana, no i wykończył Biana wtedy koncertowo Dark. To jest widocznie jego taka fajna właśnie agresywna taktyka. Tam zerglingi wbiegają. Ej, tutaj cyklon został stracony. Bany się gubi. I to mocno się gubi. Tutaj można, wydaje mi się, że można tu nawet jeszcze wejść. Ale Dark się wycofuje, robi drony. Ale kurczę, narobił teraz tyle jednostek walczących, żeby się wycofać. No najwidoczniej tak. Podoba mi się to zniszczenie tutaj skałek na środku, bo faktycznie potencjalny kolejny push Banego, jeżeli będzie środkiem mapy, no to lepiej, żeby było jak najszerzej dla Zerga, jak najwięźniej dla Terrana. No, gramy dalej. Jak gdyby nigdy nic. Bany na pewno nie powinien atakować przed końcem tych swoich ulepszeń. No już w ogóle Steampack to jest totalna podstawa. Ale 1-1 też się bardzo przyda. Dark jak najszybciej próbuje się rozbudować. Ekonomię już ma jako taką, Dark. Tylko mega mnie interesuje, co teraz, bo to nie jest tak, że tak jak na Biana udał się ten drugi push, tylko ten drugi push to w sumie no, się nie pojawił. Więc pytanie, czy teraz jakiś inny atak jednak będzie, czy już idziemy w dalszą technologię? Kurczę, później ten Lair Darka. Taki nie za szybki. Podobnie Baningi i prędkość będzie też późno. Ale Bany też tak prędko nie zaatakuje.
Ze strony Terana mamy zdecydowane szybkie przejście w 8 raksów na tych trzech bazach, więc może faktycznie będzie grać znowu 3 bazówkę bany. W tym scenariuszu to się wydaje bardzo silne, tylko trzeba jednak być cierpliwym. Trzeba zrobić no 2-2 i wtedy atak. No i trzeba przede wszystkim nie doznać jakichś istotnych strat w ciągu najbliższych 2 minut. Lata z tym Ravenem. Na razie jak po sklepie, ale nigdzie nic nie może znaleźć bany. To jest dziwne w sumie, zagranie banego. W sumie dobra, może. No nie no, jakby uratował 8 Marinów i Medivaca, to bym się zgodził z tą wymianą, a teraz to tak nie do końca. No przynajmniej dobrze, chociaż pusty Medivac odleciał. Ale no właśnie, wymiana 1125 za tysiaka, no to... Troszeczkę tutaj bany musi to odżałować. No ważne jest też to zniszczenie Siege Tanka. Podoba mi się ten styl Darka, same Lingi, Bane'y i do tego dwie makrohacze w wazie. To mi się najbardziej tutaj z tym Darkiem kojarzy. Oczywiście kolejne ekspansje są przejmowane i też mi się podoba, że gra to tylko na 75 dronach, bo jak on zrobi pełny limit, to naprawdę te jego liczby są imponujące. Dobra, my tu gadu, a Dark, a Bany już dochodzi do momentu, kiedy moim zdaniem właśnie powinien atakować, no i atakuje. 2-2 zakończone. Sensowny limit, bo już prawie pełny, chociaż brakuje mu kilku supply depotów. No ale Dark nadjeżdża. Dark ma pełny limit. Plus 2 do pancerza też jest, więc takie minimalne ulepszenia. Piękny wjazd Darka. No i kluczowa batalia wygrana przez zergowego mistrza świata. Doskonale, panie Dark. Jeszcze adrenala ma w drodze. No się aktywował. Kurczę. Czyli jednak to była dobra decyzja, żeby zostać na tych właśnie 70 paru dronach i teraz miał... Ale to jest, kurczę, ciekawe, czy to jest właśnie taka już wiedza tajemna Darka. To było cudowne, to było mega dobre. Pouczające moim zdaniem przeanalizowanie tej gry pod kątem właśnie tego, co robi Dark. W ogóle całego meczu, fajne. Bardzo mądre. Bany już tam, widać, że się w nim zbiera. Ma ochotę pozdrowić przeciwnika środkowym palcem, ale nie, na razie jeszcze wyjdzie i... Musi zastanowić się, jaką taktykę użyć na ostatniej mapie. Mamy 2-2. Także doskonale, bo się dużo ciekawszy ten pojedynek zrobił. Bany już za bardzo ryzykować nie może. Dark gra bardzo rozsądnie, bo takie zachowanie, jakie tutaj mamy, czyli 70 parę dron i przede wszystkim masa, no to... Taka po prostu niezabijalna armia. Przynajmniej nie za szybko. No dobra, ciekawie. Zaraz piąta mapa. O, ale mi się to mega podoba, bo trochę przewidywałem coś takiego, że jeżeli Bany nie zrobi właśnie proxeraxów, znaczy no, nie powinien zrobić moim zdaniem proxeraxów po pierwszych dwóch mapach, w sensie na mapie trzeciej i czwartej, ale zastanawiałbym się, czy nie warto zrobić na mapie piątej. I to jest Stargazers, więc w sumie nie wiem, dla kogo to jest dobra mapa, ale wydaje mi się, że trochę dla Terana chyba nawet, więc może te proxeraxy tutaj mają jeszcze większy sens, bo takie 200 IQ, ale Dark jest jeszcze mądrzejszy, on spodziewa się tych proxeraxów. Co za geniusz, co za Dark, co za mistrz świata, no i klasa, no. I teraz Bany powinien... Oho, Bany zrobił tę minę zaskoczonego Pikachu z memów.
Jadą dronki, tylko czy uda się zatrzymać w sumie budowę tych proxyraxów? Nawet zatrzymanie jednego to już jest katastrofa dla Terana. Widzę, że kolejne SCV wysyła na mapę bany. Co interesujące, Teran robi też rafinerię. Więc tak jakby może jakiś Reaper? No zobaczymy. Oj, koszary się mogą nie ukończyć. Chyba się nie ukończą. Bany nabrał powietrza w policzek przed chwilą chyba. SCV się naprawiają. No i teraz łapiemy Marina. Dronami, bo każdy łapie jak potrafi. No Bóg, dokładnie. SCV-ka zniszczona, ale koszary udało się dokończyć, tylko że teraz tego Marina... Oj, prawie otoczył, prawie złapał Dark. Ciekawe, że dalej go goni. Pamiętajmy, że te drony teraz nie pracują, nie zbierają minerałów, ale no, na pewno kupują czas. A czas to też minerały, jak wiemy. Doskonale. SCV-ka i Marin stracone. Udarka oczywiście. Tak naprawdę Dark stracił więcej minerałów przez to, że te drony nie pracowały, ale wytrącił zupełnie tę taktykę z rąk przeciwnika. Chociaż jeszcze z innej strony Bany właśnie nie gra Marinów, tylko Reapery. Znaczy, tam trochę Marinów też miało być, ale... Ale generalnie już teraz przychodzi w Reapery, ekspansja Banego. No bardzo ciekawy początek. Wydaje się, że nie poszło Darkowi. No ciekawie. Podoba mi się bardzo zamysł taktyczny. W sumie jednego i drugiego zawodnika. Dark po prostu się okazał trochę sprytniejszy, jak dotąd. O, wow. Aż 3 Overlordy na 44. supply'u. Okej. Okay. To jest early game. To jest dobry początek. Taka optymalizacja. Ale już zrobił na zapas Dark, może przypadkiem zrobił jednego za dużo na momencik, chociaż za chwilę i tak by go musiał kolejkować, no ale tak trochę dziwnie to wyszło. Jakby to był 3 rank, to by było ciekawe. No faktycznie, może jeszcze w jakimś minimalnie innym miejscu albo coś takiego. Fajne, fajne zagrywki. Dobra, Command Center 3 Banego też jest budowany tam na miejscu, w tej schowanej bazie. Nie do końca rozumiem jednego Heliona budowanego przez Banego. Ale no nie, no tak pewnie dla przezorności. Jakby jakimś cudem Dark zrobił trochę lingów i go tam chciał atakować. Może. Jak zobaczyłem teraz te dwa ekstraktory Darka, to pomyślę... O, wow, stracił Reapera. To pomyślałem sobie, że może chodzi o mutaliski. Ale nie. To są dopiero pierwsze ekstraktory Darka, nie ma kolejnych. Nie no, Dark grający mutaliski na decydującej mapie, to trochę... No na tej mapie nie wiem, nie czuję mutalisków tak do końca. Znaczy niby nie są złe, ale... Też na pewno nie najlepsze, ale jeszcze z innej strony takie granie zerglingów, Bane'ów samych, bardzo niebezpieczne, bo teraz się może ładnie zabarykadować na czterech bazach. No chyba, że bardzo szybko pójdziemy w to, co zrobił Dark na Tropical Sacrifice, taki atak ultraliski z zerglingami. No to by było ekstra. Tylko teraz musi dosłownie bez żadnych opóźnień robić każdą kolejną technologię, czyli teraz Lair, potem szybko Infestation Pit, potem szybko Hive'a i wtedy będzie ten timing jakiś taki sensowny, możliwy. No wiadomo, ekonomia też za tym powinna stać. Dark miał supply blocka na 28, 36 i 44, to już potem zrobił 3 overlordy. W sumie nie zwróciłem uwagi wcześniej na te supply bloki. Ale tak, to trochę komiczne w sumie. Na tym poziomie takie blokady, no ale początek był nietypowy. Więc każde wybicie z rytmu trochę tak może właśnie nawet na progamera negatywnie wpłynąć, że się trochę pogubi na chwilę. Ważne, żeby potem ten rytm odzyskać. Evo Chamber. Podwójny Evo Chamber. No, Bany już prawie oszukał przeznaczenie. Już prawie było... Znaczy, miało być 3-0.
Paczerka numer 4 zakończona. Oczywiście prawie zawsze razem z tą czwartą bazą albo chwilę po niej stawia się jeszcze makrohacze. Znaczy, Dark stawia makrohacze. Oni to robią zawodowo. Ale najlepsi gracze też się mylą na tak wczesnym etapie gry. Kiedyś Goody też robił co grę praktycznie supply blocka tam na chyba 30 którymś punkcie zaopatrzenia. Kiedyś te progi były trochę inne u Terrana, bo to potem supply, te command center mi dawał inny poziom supply'a, inną liczbę. Więc nawet progamerom się zdarzają supply bloki na samym początku. To też kwestia trochę tych emocji, trochę tego szaleństwa, trochę tych proxyraxów też na pewno. No i zaczyna się awantura. Bany bardzo niekomfortowo dla Darka ustawiony. No bo co tak naprawdę można zrobić? Swoją drogą mówiłem o tym szybkim lair, potem jak najszybszy infestation PT za chwilę. Ciekawy jestem, czy też bardzo szybki hive poleci, bo czuję w kościach, że to mogą być znowu ultry od Darka. Dzisiaj coś dobrze mi idzie zgadywanie taktyk zawodników. No, powiedzmy przewidywanie bardziej może niż zgadywanie. Bo to nie jest jak armatą we wróbla, tylko... Jakaś logika jednak za tym idzie. Królowe oczywiście od góry. A, o jaki ile tu jest zerglingów! Jaki to zalew jest! Pięknie. Doskonale, chociaż widać, że jak nie ma ulepszeń, to zerglingi nie są takie potężne. Dark nie chce też tak się niekorzystnie wymieniać. Kurczę, nie wiem. Ja bym chyba zaczekał na te ulepszenia 1-1 na miejscu Darka. To prawdopodobnie był błąd, że zawalczył bez nich, a może czuł po prostu taką siłę, taką masę. Nidus zagrany. Nidus. No w porządku, może być i Nidus. Ale tak wcześnie to w zasadzie co on chce zagrać? No, kochany, takie wejście. Ale nie, jednak się Dark zatrzymał, zahamował. Może chce po prostu zmiażdżyć po raz kolejny atak Banego. Tam jest znowu wejście tych zerglingów. On poczekał, aż piechota wyszła. Aj, nie. Wyszła, tylko nie wyszła tak do końca. Ale co ciekawy ruch teraz jest Darka. Tutaj oczywiście transfuzje są rzucane. Chce switch tankę rozwalić. Tutaj Nidus jeszcze, ale pusty Nidus. A tu zerglingi jeszcze się zakopały. I tu zerglingi się zakopały. Jakie zamieszanie. Ładna akcja, malutka, ale skuteczna. O nie, dwa medivaki stracił bany z jednostkami. Za dużo się dzieje chyba dla Terrana. Ej, ten Nidus to jest 200 IQ. O, i tutaj jeszcze SCV Banego. Ucierpiały. Jednak nie będzie niespodzianki. Jednak Dark troszeczkę lepszy. I nie będzie czterech Terran w turnieju. Doskonale. Nie będzie tylko czterech Terran. Jeszcze jeden rodzynek zergowy. Spróbuję zatrzymać dominację Terran. No, o Protossa klasycznie możemy zapomnieć. Ale chociaż ten Dark. Nie no, bardzo fajne. Na tej mapie właśnie wielokrotnie mi brakuje, no ewentualnie Overlord dropów, ale też właśnie Nidusa, bo tutaj ciężko jest atakować dobrze Terrana, bo przecież on tylko w jednym miejscu się musi bronić, żeby bronić trzech baz. Także elegancko. Duże prowadzenie Darka. I teraz ulepszenia. 2-2. U Terrana tylko ulepszenie do ataku plus 2. Adrenal. Dzika już pierwszego robi Darka. Na ultraliski za bardzo nie ma tutaj kontry Terran. No, chyba że Banshee, ale trochę jej się zejdzie. Sporo też królowych chyba przeżyło, jak dobrze pamiętam. One mając energię też spowodują, że ten ultralisk będzie prawie że nieśmiertelny. Duża kontra Darka. Nie no, Dark narzucił takie tempo, że bany się gubi. Kręci się jak koń na światłach. No i klasa. Bardzo, bardzo to fajne wszystko. Jestem... Powiem wam, pierwszy raz od dłuższego czasu mi się bardzo, bardzo podobało to ZVT. Jak mało kiedy.
Naprawdę jak mało kiedy. Było o czym pomyśleć, jakieś, nie wiem, ciekawsze. Wybitnie ciekawe. Piękna sprawa tutaj oczywiście. Oj, ale chwileczkę, respektujmy tych marinów. Oczywiście ultraliski nie muszą ich tak respektować, ale zerglingi to tak. Zerglingi już z adrenalem to też rzeczywiście inna jakość. Bany słabnie. No i czekamy, aż będzie klepał matę. Piękna sprawa, tutaj się już chyba niewiele może wydarzyć. No dziki, królowe jeszcze mają trochę transfuzji. Wiadomo. Aż takie zaopatrzenie, jakby się bardzo uprzeć, limit armii może nie jest taki odległy, no ale właśnie na ultraliski mariny na pewno nie są odpowiedzią. No i w końcu odklepał bany, bany się śmieje, bany nie wierzy, szarpie za włos. Trochę sfrustrowany, trochę wkurzony, niby radość, ale jednak niezadowolenie, bo przecież nie tak miało być. Miało być 3-0. Nie no, brawo, bardzo fajna seria, polecam. Bezapelacyjnie polecam. Fajne to było, polecam. Dobra, GG na koniec. Jutro będą oczywiście półfinały oraz finał. Bian, Maru, Klem i Dark. No, półfinał Klem Dark jest dla mnie już jestem ciekaw, bo jestem arcy ciekaw, czy Klem, teraz jak przeanalizuję mecz Bany Dark, czy to wszystko tutaj zidentyfikuje, zauważy te różne detale, czy się będzie dobrze w stanie obronić. No musi to przeanalizować Klem, no ma tyle czasu, on ma jeszcze tyle godzin. Dzisiaj wieczorem, on nawet może obejrzeć, przeanalizować, pewnie nawet to oglądał na żywo, jeszcze sobie kogoś wziąć do treningu, poćwiczyć, przemyśleć i jutro cisnąć. Dobra, GG.